Siema, jestem Bizuner, a to jest Wiedźmin 1. Pogadajmy sobie z Wielebnym, bo dotarliśmy do tego pięknego miejsca, pełnego wieśniaków. Nie daj się zabić. Niektórzy mają nawet widły, a to jest przerąbana sprawa. Gdzie jest ten cały Wielebny? Halo, jest pan tutaj? O, haha, proszę bardzo, jaki kulturalny człowiek. Kulturalny Wielebny. Słuchaj, mam dla ciebie sprawę. Mam do ciebie sprawę. Zgiń, przepadnij, niech spali cię wieczny ogień, czarci synu! Spokojnie, Wielebny, chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry, ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez ciebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem Wiedźminem, mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny Wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Serio? Przyznaj się, stary, jalałeś jakieś ogniste zioło, nie? Przed tym wszystkim. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Też wyglądał na chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? Bo uciekł. Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, Wiedźminie. Cała wioska się ich boi i nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. O, proszę bardzo. Sygnety. Załóż sygnet na palec, przeciągając go na przeznaczone do tego celu miejsce w ekwipunku, aby odblokować akcję dialogową dotyczącą sygnetu. Kliknij ikonę sygnetu w konwersacji, aby pokazać sygnet. Jeśli postać zaakceptuje sygnet, będzie ci bardziej przychylna. Wybranie niewłaściwego sygnetu może spowodować, że dana postać się obrazi. Co to jest? Wiedźmin 1 czy symulator obrażalskich? Myślę, że to i to. Dobra, mamy elegancko pierścień. Dobra, gdzie on jest? Złoty, srebrny... Upuściłem go? A, oczywiście, nie mam w ogóle miejsca. No to wypatroszona ryba, dawaj, zjem se to. To jedzenie chyba nie za dużo daje, więc zjem, po co w ogóle sobie aż tyle go nazbierałem. Dobra, dawaj. No weź ten... Wziąłem go! O, proszę bardzo, gdzie on jest? Okej, dobra, no to zakładaj. Pum! Jestem prowadzącym oświeconym wiecznego ognia. Jestem pewien, że to jest bubel, okej, no nie oszukujmy się, żaden ten wieczny ogień nikomu nie pomoże, no nie?
Tak, strzelam i jestem pewien na 100%, więc w sumie czy strzelam, czy nie, w ogóle po co tutaj wlazłem? Mam po prostu takie coś, że... mam takie coś, że szok, nie? Przeciwnie ludziom. A proszę bardzo. Ja muszę sobie posprzedawać rzeczy. Ale chwila. Jedna rzecz. Ja tutaj ogólnie widziałem gdzieś jakąś taką, ikonkę... sprzedawca mięsa? Zabierać? Wydawało mi się, że to jest jakiś taki kupiec. No ale dobra, podejdźmy tam i zobaczymy, czy da radę sprzedać parę książek. Jak nie, to będę musiał się po prostu zwyczajnie cofnąć tam do tego, jak to się nazywa, do zajazdu. I... o, to jest ona, tak? Dobra, siema. Jesteś wiedźminem? Skąd wiesz? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Niedawno widziałam kogoś podobnego do ciebie i zapytałam wielebnego, kto zacz. Nie wiem, jak się nazywał, wiem tylko, że próbował przedostać się do miasta. Udało mu się wejść do Wyzimy? Nie wiem. Dogadywał się z wielebnym. Może Klecha mu pomógł. Możesz powiedzieć więcej na temat tego wiedźmina? Nic więcej nie wiem. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. To mięso dziwnie wygląda. Skąd pochodzi? Założę się, że od sąsiada, a raczej z sąsiada. Nie podobają się ci ludzie. To mięso dziwnie wygląda. Skąd pochodzi? Przyszedłeś wąchać czy kupować? Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Nie powinno cię obchodzić, skąd biorę mięso. Jeśli nie chcesz kupować, odejdź i zrób miejsce innym. Nie widzę tłoku. Pewnie ci, którzy kupili to mięso, umarli z zatrucia. Co, koleżanko? Opowiedz mi o tym drugim wiedźminie. Opowiedz mi o tym drugim wiedźminie. Nic o nim nie wiem. W takim razie powtórz to, co już powiedziałaś. Kręcił się po okolicy i rozmawiał z wielebnym. Pewnie Klecha go wynają, ale wiedźmin czmychnął. Był czujny, chyba się czegoś obawiał. Dzięki. Czyli nie wie nic, tak? Ale jednak coś tam wie. Boże. Wieśniacy. Niedźwiedzie sadło. Smarowidło. Baza dobrej jakości do wytwarzania olejów nakładanych na miecz. No właśnie. Co ja tu mogę jej sprzedać? Może jakieś takie pożywienie? Po co mi tak naprawdę to? Czy to w ogóle cokolwiek daje? Chyba nie do końca, więc to mogę sprzedać. Jakąś bułkę. Może jedną bym sobie zostawił? Nie wiem, może komuś będzie można to dać i dzięki temu jakieś zadanie sobie odpalę? O, właśnie, a propos. Mamy jeszcze zlecenia na Bargesty, mamy zlecenia na Gule i na Utopce. Trzeba będzie się tym zająć. Ale dobra, zaczynamy od pierw tego zadania. O, muszę udać się w nocy do 5 kapliczek Wiecznego Ognia i rozpalić w nich płomień. I przy okazji też bym sobie polazł do zajazdu i sprzedał te zbędne piwska, które mam tutaj. 116, tak, fajnie, elegancko. Dobra, jestem bogaty, idziemy spać, bo od tego miejsca, o proszę bardzo, mogę zacząć i sobie te kapliczki elegancko wszystkie oświecić. Tylko pierw muszę sobie odpalić noc. Wow, już? Bigos! Bigos? Tak, dokładnie. No, jak to zawsze? Co? Dawaj, chlastaj, frajera. Teraz się pojawiliście? Już po sprawie? O, co tam się dzieje? Halo? Co tu się wyprawia? Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Trzeba by panienkę na to. Aha, koleżanka ma problemy. Po moim trupie. W mordę? No to idealnie. Nie mogę się doczekać. To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy! Żadnych potworów tutaj nie ma. Nie masz jaj, żeby walczyć z wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! A co, sprawdzasz gościom jajca? O, proszę bardzo, mam tutaj kolegę. Za chwilę możesz nie mieć jajec. Będzie jajecznico. Na krwawo. Wasze wieśniackie kłótnie mnie nie obchodzą. Nie. Nie mogę odpuścić. Za chwilę możesz nie mieć jajec. Boże... Wow, chwila. Wait a minute. Dobra, grupowy, skurwysyny. Boom. Dawaj. No pich. Yeah. Wow. Gruby, trzeba go rozwalić, bo frajer się tutaj, kurde, rozochocił. Bigo! Dobra, chwila. Niech będzie może ten, żeby tylko... Wow! Jeszcze ten? A frajerze wypadł! Dobra, myślałem, że się gościu wywali, ale tak się wywalił, tylko nie za pomocą marda. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu.
Dobrze się czujesz? Jesteś taka dosyć mocno zakrojona, no ale okej. Okay. Oczywiście, jesteś już dużą dziewczynką, bardziej nie, no, w życiu. Oczywiście. Z przyjemnością. Jestem James Bond. Znaczy w sensie, nieważne. Oczywiście. Dobra. O, proszę bardzo, mogę ich przeszukać. Nalewka śliw... O, no i proszę bardzo, widzę, że tu są prawdziwi dżentelmeni. Słaby alkohol, nie, mocny alkohol, baza na eliksiry. A goście jeszcze trzyma te pochodnie. O, panie, oświetl mi drogę. No, za długo to sobie nie oświetliłeś, frajerze. Następny kolega. Ciężka maczuga. A co ja tu mam? Mam siekierę i szansa na efekt krytyczny, krwawienie plus 40%. Broń nie jest stosowana w połączeniu z wiedźmińskimi stylami walki. A szkoda. A ja bym tak wyrzucił, wyrzuć to. Zobaczyłbym tę maczugę. Uwaga. Tam było 5, 5... O, przecież to jest dziadostwo jest jakiś. Co to w ogóle jest? Komu to potrzebne? Gdzie to jest? Siekiera, siekiera, motyka, ram, pam, pam, pam. No i dobra, wszystko jest dobrze. Dobra, zapisuję grę, bo się boję. Chwila, czy będę mógł wziąć temu frajerowi te pochodnie? Nie za bardzo. Wezmę sobie jaskółkę, bo poznaję tę misję. O mój Boże, to jest moje Nemesis, naprawdę. Ta misja jest dosyć irytująca. Ale fajna. Zobaczymy, czy uda mi się to ją zrobić. Oj, będzie przerąbane. Dobra, gdzie jest pierwsza ta kapliczka w tę stronę? To zapraszam, maleńka. Za mną. Nic ci ze mną nie będzie. Aha. Aha. Wyskakuj, gnojku. Wiem, co kombinujesz. Dawaj. No co? No wyskakuj. Aha. Nie. Okej, dobra. Miałem jakieś flashbacki, że coś tutaj tego jest, ale ja jednak nie. Przewroty. Jestem, proszę bardzo, komandosem. No dobra, pierwsza lampka zaświecona. Widzisz, kochanieńka? Tak to się robi. Elegancko, z mieczem biegam szybciej, więc fajnie by było jednak go wyciągnąć, okej? Okay. Szybki styl to chyba jest dobry na nie. Chociaż wydawało mi się, że ciężki, ale chyba raczej nie. Chyba jednak lekki. Chodź, maleńka, przyspiesz kroku, bo ja wiem, że tutaj się będzie czaić zło. Wielkie zło. Dawaj, następne. I cyk. O, kurde! Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra. Bum! Zginiecie, o kurde. Zginiecie, szczeźniecie, tralala. Czy ja ją ciacham? I czy, że nie ciacham jej? Ej, jak ją ciacham, to trochę lipa. Je, klep go, maleńka. Pokaż, na co stać dziewczyny z tej okolicy. E! Co się stało? Klepie mnie, klepie mnie. Psy. Teraz? Demoniczne psy. Nie bój się, już ich nie ma. Teraz? A cichosza! O, proszę bardzo. O, okej. Okay. Małpa, jaka słodka. Może byś pomogła coś, nie wiem, zboostowała mi HP czy obrażenia. Mogłem sobie ogarnąć ten olej na te upiory, ale no cóż, za późno. Lekko jestem przerażony, tra la la la. Nie mamy całej nocy. A kto się wlecze? Ja się wlekę czy ty? Ruchy, ruchy, ram pam pam. Nie ma czasu, bo idę spać. Muszę się wyspać, ponieważ poluję na potwory. Ale nie chowaj miecza, tylko zapalaj świecę. Romantycznie będzie. Dawaj, klep go. Zaklepię was wszystkich, rozumiesz to? Ej, zostaw ją. Zostaw ją, ty draniu. Richard. John Travolta. Dawaj. Dobra. O kurde, co ich aż tyle? Ona zginie tutaj. Tra la 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 la. Nie mogę na to pozwolić, przysięgam. Nie mogę na to pozwolić, bo to jest zbyt łatwa sprawa do wykonania. Zostaw ją. Nie mogę go zaatakować. No zaatakuj go! Geralt! Aha. Następny, zamieni się. Zamieni się! O! Mówiłem! Proszę bardzo! A jednak miałem rację. Gośka mówiła naprawdę. Ale... No szybkim atakiem je klepie, okej? Okay? I dawaj, cyk! Dobranoc, piesku! Aport! Aportuj swoją śmierć! Dobra, szkoda tych psów, one są chyba opętane czy coś w tym stylu. O, mam 10 czaszek bargestów, zarąbiście. Żeby mnie to teraz interesowało, bo jaka twardzi... jak biegnie babo chłop z tym, ze sztyletem. Ja bym się bał, lepiej do niej nie podchodzić. Dobra, biorę sobie razu styl grupowy, bo cholera wie, co tu się wydarzy. Na przykład to, że zaatakują mnie przeciwnicy. Czemu chowiesz miecz, stary tararara? Boom! Dobra, frajer leży. Ona tam jeszcze troszeczkę potrafi wytrzymać, a oni się tak jakby zatrzymali i czekają nie wiem na co. Dawaj, chlasta ich! Dawaj, pum! O, oni nie są za blisko. Potrzebuję, żeby... Co ich aż tyle tutaj? Czy to jest normalne? To nie jest normalne. Bij ich, dawaj.
Chlastaj, please. Nie zgin, maleńka, tra la 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 la. Udało się, ja pierdziele, ale akcja. Uwzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Maleńka, jak ty chodźmy, wyglądasz? Jesteśmy już blisko. Ja masz okres, kurwa, sorry, maleńka. Ja pierdziele, jakim cudem mi się to udało zrobić? Jakieś chyba pazury zdobywam też z nich. Ektoplazma. Chryste panie. Teraz wyskoczą następni, oni się tutaj mnożą jak ślimaki po deszczu. I to jest najgorsze, ślimaki to największa zaraza na świecie. Z jednej strony niby coś tam mogą pomóc, a z drugiej strony mogą cię zniszczyć uprawę i koniec. Nieważne. Co to masz z czym wspólnego? Nie wiem. Jeszcze zostały mi chyba ze dwie kapliczki, jeśli dobrze widzę. Ale mogę się mylić, to zależy, czy dobrze zbadałem... Nie, dom Wesny. Proszę bardzo, maleńka, jesteśmy. Chodź, chodź, chodź. Ojejo. Ja właśnie kojarzyłem, że gdzieś tutaj coś ten tego jest. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho. Spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Uklepiemy dobre ciasto. Znaczy co? Wow! Uciekaj! Uciekaj do domu! Bo jak cię teraz tutaj dopadną, to po prostu po mnie już jest. Dawaj, chlastaj! Gdzie uciekasz, pimpek? O, nie, 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 nie zem te numery. Giń! Gdzie jest ostatnia kapliczka? Wow, 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 wow. Dawaj! Dobra, jednego przynajmniej czasłem, dawaj! Gleba! Jakie krzywdy! O kurde, zaraz go załatwią. Dobra, załatwili go! No cóż, stary, witam w rzeczywistym świecie, nie? W prawdziwym świecie, w rzeczywistym, prawdziwym. Chyba brzmi to tak samo, więc nieważne. Wszystkich zaraz tutaj wyklepią! Nie mogę na to pozwolić! Bo mi się misja jakaś popsuje pewnie. Chociaż cholera wie. widłami go, dawaj Heniek. Tak, Wiedźminów, a raczej... Dobra, nie. Ten podróżny. Biedny chłopina, był taki kurde przystojny. Żartowałem. Dawaj, oświeć te kaplice, ja pier... Aha nie, pominąłem jedną tą, kapliczkę. O, wiedziałem. Na początku? O mój panie. Muszę się wyrobić, zanim będzie dzień. Bo inaczej misja nie będzie ten... Nie wykonam misji. Wiedziałem, że coś pominąłem. To było zbyt piękne. Następny. Biedny. Był takim dobrym milicjantem. O, Bargest. Proszę bardzo, stary. Wiedziałem, że tutaj będziesz. Mój wiedźmiński zmysł mi o tym powiedział. Dokładnie tak. Ujo! Jeszcze? No halo, milicja. Pomóżcie mi. Nie chcę jej zmówić, ale za niedługo zabraknie tej milicji. Ja pierdzielę, ej, to będzie, to jest taki zarobisty ten, zarobiste miejsce na exp. Z kim ja się biję? Czemu ja biję biednego wieśniaka? Bo mnie przestaną lubić. Dawaj, kasuj go normalnie jak kasjerkę. Chwila, czy ja go rąbłem, czy to... Tak. Nie! Uspokój się. No dobra, zginiesz. Przykro mi, frajerze, ale po prostu twój koniec jest bliski. Ogłuszenie, tak. Czy oni teraz mnie nienawidzą? Dokładnie tak, zrąbałem. Czekaj, 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 draniu. Dobra, najpierw je rozwalę. Ja pierdziele, dobra, spokojnie, dawaj. Co się dzieje, za daleko są? Oczywiście, są za daleko na grupowy styl. Dawaj dalej. O kurde, bardzo dużo ich tutaj jest, a mi już przestała działać ta. Cisz! O, cisza w komnacie, tralalala, mhyr narobił w gacie. Co się stało? Nie mogę go dobić, bo jest w krzakach. O, proszę bardzo, jaki sprytny pies, nie? Gdzie jest pies? A, leży na glebie, boom. O, dawaj, to chowaj miecz, chociaż zapewne coś mnie zaatakuje. I ostatnie, o, zaświeć. Zapalenie ognia w kapliczkach nie pomogło. Ło, serio? Pozbyć się Bargestów. No cóż, a jak przy okazji, skoro jestem tutaj, gdzieś nawet tak blisko tego zajazdu, to bym się przespał. Chociaż nie, chwila, jeszcze mam
polować na utopce. Utopce, jeśli dobrze kojarzę, pojawiają się w nocy, więc warto by było zajrzeć tam i poszukać gdzieś blisko tego właśnie wielebnego. Mi się wydaje, że one występują. Wszyscy, kurde, tutaj leżą. Co ja robię? Ja miałem tym ludziom pomóc, a oni tutaj biedni giną. Oj, ty, draniu, zarąbałeś podróżnego. Mógłby mi sprzedać coś ciekawego, na przykład ksiąg nad księgami, ale nie, musieliście się tutaj pojawić. Demoniczne psy. O kurde, ale jest przerąbanie. Wow. Dobra, chwila, piesku. Co tu się od Janie Pawla? O kurde, a to umarłem, nie? Dawaj, Geralt, jesteś prawdziwym Wiedźminem, czy... Nie, okej, dobra, nie jesteś. O mój Boże, czy tak rasę jaja robi? Ja wiem, że gram na wysokim poziomie, ale czy tam nie biegnie ghoul? Ja pierdziele, nie no, potrzebuję sobie walnąć, nie wiem, jakąś jaskółkę, bo ja nie mam szans. Aha, zarąbiaszczo. No dobra, bijemy się! Wihuu! Klas, frajer... O kurde. Bij, dawaj! Chlastaj, dziadów! Geralt, bo inaczej zginiesz! Oła! Ja pierdziele, co tu się dzieje? Bum! Nie mogę go zaatakować, chyba mnie, nie wiem, coś bije czy coś? Jeszcze? Ktoś? Coś czuję, że tak. Nie podoba mi się. Jeszcze ten... Myślałem, że jeszcze tutaj wstanie, bo się świeci na zielono. Powinien zniknąć. Halo, znikaj pan. I co mogę, to wyzbieram. Muszę dotrzeć tam do tego miejsca, gdzie występują te utopce i zdobyć 3 mózgi. Tak przy okazji sobie sprawdzę bestiariusz, utopiec. Tkanka mózgowa, o, zarąbiście, czyli wszystko się zgadza, mam informacje o tym, jak zdobyć ten składnik. O kurde, oła, co ty wyprawiasz? Dawaj, gościu leży, dawaj, dobij go. Przestań pan, szybki, jaki tu jest w ogóle ten? Chyba szybki, dobra. O kurde, za szybko. Dawaj, gleba, frajerze, na ziemię, ręce do góry. Osada rybacka, zarąbiście. Jest, gleba. Jeszcze ktoś? Nie. No i dobra, zobaczmy, czy... Jest, tkankę mózgu. Mózg, zarobiście. Teraz jeszcze jeden. Mogę wejść do wody w ogóle? Da się w tej grze? Da się w tej grze, ale i jaja. Ale chyba za daleko nie pójdę, nie? Uwaga, przechodź przez rzekę, no właśnie. Geralt nie umie pływać. Ogólnie jest taka sztuczka z utopcami, że wystarczy chyba wejść gdzieś tutaj do jakiegoś domu, chyba do tego. I te utopce się znowu pojawią, bo tu są dwa. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jeszcze blisko występują mnie. Więc wejdę do domu, dawaj. A ty kim jesteś? Chwila. Widzę, że się mi HP zregenerowało elegancko. Dobra, zapisuj. A wy to kto? Poszedłbym zabawić się do misia. Miałem, ale bramy. Zarąbiście, że miałeś. Czemu tutaj są bandyci? Co to ma po prostu być? O, osełka do ulepszenia miecza. Zarąbiście, dziękuję bardzo. Krzesiwo. Muszę też znaleźć te kawałki meteorytów w końcu do tego kowala, żeby mi... Damski szal, można go sprzedać. Żeby mi stworzył ten miecz fajny. Uciec z tego, łódko z kurczaka... nie zbieram tylko jedzenia. Chociaż w sumie, jak będę marnował tylko i wyłącznie eliksiry, to będzie problem. Bo za dużo ich nie mam. W sumie to w ogóle już nie mam jaskółki. O, Zoltan! Tam jest ten. O, proszę bardzo, działa elegancko. Dobra, dzień dobry, panie kolego. Ja tutaj przyszedłem po mózg. Halo, boom! I cyk. No i co? Po kłopocie. Tam jeszcze ktoś jest? Nie, tylko jeden. Zarobiliście to idealnie. Dawaj, cyk. Kwas ginacy? Składnik alchemiczny, dziękuję bardzo. No i to jest eleganckie. Muszę zgłosić się do wielebnego po nagrodę. Najpierw to ja się muszę zgłosić do ogniska. Trzeba będzie pogadać z Zoltanem, ale może nie w tym odcinku już. Dawaj, cyk. Rozpalaj ognicho. Czas dzień odpalić. A czy nie mam jakichś talentów? Nie mam. Okej, dobra. O, się morelów. O, lalala. To mnie zadowala. Jestem strasznym stworem lataczem. Uważaj, dziecko, bo na ciebie zapoluje. Jestem wiedźminem, nie? Dlaczego też wisą? Dom babci. Ciekawe, czy mogę z tą babcią pogadać i dowiedzieć się na przykład, nie wiem, czy dziękuję mi za uratowanie jej wnuczki? Wesna przyniosła mi przepyszne winko. Ona w ogóle zna cię na winach. No, ja wiem. I przy okazji mam też wino z Tyson. O, lokalna pieprzówka. O, dziękuję babciu. Ja wiem, że babci mają takie rarytasy. Dziękuję, co to jest?
Przeciwnie ludziom. O, jakaś księga. Księga rodzaju. Przeciwnie ludziom. Anonim. Proszę bardzo, jakby ktoś sobie chciał przeczytać. Ja ogólnie nie umiem czytać i nie lubię czytać, więc elegancko. Okej, dziękuję bardzo. Elfy. Mogę wejść tutaj? Dawaj, otwieraj. Zamknięte. A cóż, dziękuję babciu. Okradę twój dom. A czy w sensie pożyczyłem? Oddam. Nigdy, ale nie przejmuj się. Co my tu mamy? Dom. O kurde, dom. Zdecydowanie to jest dom. Co to jest dom wielebnego? To jest dom? To jest willa z basenem. A chociaż basenu nie widzę. Starsza mieszczka. Ja pierdzielę. No nie dam się spokojnie, maleńka. Wszystko sobie... O, pochodnia. Aha. Wow. Temerski sztylet żelazny. Czy ja chcę? No to dzięki pochodni widać więcej, nie? Czasem jest tak ciemno, że jest normalnie przerąbane, więc sobie wezmę to. Szkoda mi tego sztyletu, ale pewnie znajdę ich jeszcze mnóstwo, więc jakbym bardzo go potrzebował, to... O, mocny alkohol. To sobie to ogarnę. Kredens. Jagody. A, nie biorę tego. Krzesiwo. Też tego nie biorę. Mam tego naprawdę dużo. Rywijski trunek. Też nie. Co to jest? Następne krzesiwo. Co wy macie z tymi krzesiwami? Ja pierdzielę. Normalnie handlują tym, czy co? A tutaj co mamy? Ha? Krzesiwo. Ja pierdzielę. To jest takie typowa rzecz, którą chowasz w szafce, nie? Krzesiwo. Doprawdy? A to nie jest prawda? Ha? Babo? Dobra, wielebny. Mów szybko. Może być? Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Ogniem i kapliczkami. Słyszałem, że kościół wiecznego ognia płaci za zabijanie utopców. O, zarąbiście. Jesteś kapłanem wiecznego ognia? Czy ja o tym już nie pytałem? O to już nie pytałem? Jesteś kapłanem wiecznego ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie wieczny ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny, elfiej wiedźmy, ale wieczny ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz, wiedźminie, zatem powiedz mi, kto dał ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Tobie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Może mi powiesz, że niektórzy ludzie nie są pozbawieni emocji i uczuć? Ha? Na przykład tak jak ty? Oceniasz mnie, chociaż mnie nie znasz? Cwaniaku. Wieczny ogień bez wątpienia. Dokładnie. Dawaj. Wieczny ogień bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze. Nie podskakuj, bo ci wezmę torbę. Jeszcze jedno. Mów szybko. Ta. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest twoja. I niech wieczny ogień cię oświeci. Oby nie, bo ogólnie działa beznadziejnie. O, proszę bardzo, chyba nowy poziom mam. Stój, wylebno otrzymuję od ciebie przedmiot. Zarąbiście, wejdź w tryb medytacji. Coś tu upuściłem? Nie, chwila. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka, lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? Tak. Zapłata. Klątwa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę, Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestię i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. 200 orenów jak na biedną wioskę? To jest niebyle co. 350, zarąbiście. Dobra, do Abigail pójdę później.
i rozdam talenty też później. Dzięki wszystkim za oglądanie. W następnym odcinku pójdziemy do Abigail. I co tam jeszcze mogę zrobić? Oddam jej właśnie te czaszki. Muszę zbierać krew guli, ale ja w ogóle nie mam informacji o tych gulach w moim bestiariuszu, więc no na razie sobie muszę poradzić jakoś. No, nie widzę, żeby tutaj był jakiś gul. Gonił mnie, ale uciekłem. Tam było chyba z 10 psów. Nie miałbym szans kompletnie. No cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. No i do następnego. Siema.